top modelka. Jak pierwsze reakcje? Cieszysz się? Czy się cieszę? No, ogromnie się cieszę. Spełniło się moje marzenie. Dotarłam do tego celu, który sobie wyznaczyłam i mimo, że to do mnie jeszcze nie dociera. I kilka osób już musiało mnie uszczypnąć. To jestem przeszczęśliwa, że to się wydarzyło. Ale była drobna wpadka, pomyłka ze zdjęciami. Jak zareagowałaś? No ja w tamtym momencie się już pogodziłam, że odpadam z programu. Byłam wdzięczna, że dotarłam do finału. Zaczęłam się żegnać i gratulować Ani i Hubertowi. A tu nagle jednak to był błąd. Okazuje się, że ja zostaję dalej. Ja byłam w takim szoku, że ja nie wiedziałam, co się dzieje dookoła. Zeszłam na backstage, ja nie wiedziałam, gdzie się znajduję. To był ogromny szok. Nazywali cię tutaj w programie dziewczyną z sąsiedztwa o takiej urodzie. Czy ty uważasz, że to trochę ci nie ujmuje? No mam taką urodę girl next door, ale może można to jakoś przełożyć jako moją zaletę. A widzisz siebie bardziej na rynku polskim, europejskim, czy może tam w Stanach? Jak na razie chcę działać w Polsce, ewentualnie w zachodniej Europie. Za kilka lat myślę nad LA, bo zakochałam się w tym mieście.